jakoś tak zimno się wydaje, nie? Chłodno. No ja dopiero weszłam za mną. Chodź, kawa ci wstyknę. Idę, idę. Co my tu mamy? O, 21,8, ale... Wydaje się chłodno. Co tam? Wróciłeś przed chwilą? Jak dzisiaj pani się zapatruje na kolor? Ktoś napisał, że muzealnie trochę. No i w sumie ma rację. W domu jest taki trochę klimat, więc szczególnie w tej części. No. Co pasuje. Mi się podoba. Mi się. Jakby co. Chciałam powiedzieć. Tak? Że mamy sukces dzisiaj. Bo się nie tłukły. Boże w jaki. Ale wiesz, ile razy ja im to wczoraj powtarzałem wczoraj jeszcze. Wczoraj miały na koniec przed pójściem spać przypomniane. Ale ze dwa razy albo ze trzy. I to tak konkretnie przypomniane. I dzisiaj po prostu ani raz się nie wydarły, nie pobiły. Pewnie musiały się bardzo starać, ale wyszło. Ale to moja zasługa i to naprawdę kosztowało sporo przypominania. Tak. Tak, to prawda. Ale ja jednak dochodzę do wniosku, że podstawowym problemem u mnie jest to, że za późno wstaję ostatnio. No jak jest tak większy zapas, większy margines czasu. To mogą chwilę pospać na podłodze i tak dalej. To jest tak, nie ma tego przyspieszenia i po prostu nie ma nerwów choćby z tego wynikających. A jak jest taki pośpiech, no to wiadomo, że ich to denerwuje, ja się denerwuję, bo one się guzdrzą i guzdrzą. No. No i to tak, no głupio, no ale ciężko, prawie tak jest ciężko wstać. Dzisiaj, nie wiem, jakimś cudem w ogóle, cudem podniosłam zegarek, bo myślałam, że skoro budzik dzwonił przed chwilą, to pewnie jeszcze jest pół godziny, a to było już 10:50, więc po siódmej, sorry. I trzeba było w tym momencie się podnieść. Straszne no, są takie chwile. Pięknie. To jest matka, tak? Tak się wstaje? Dumna z siebie jesteś? Puszczę tego. On dopiero wszedł. Sierściucha. Chcesz wyjść? Poczekaj, idę po chusteczkę. A nie, mam chusteczkę. To ja go puszczę. Nie mamy koty. No. Ty idziesz i nie wracasz teraz, bo już nie będę stała za chwilę. Na fotelach. Już nie drażni nic, nie? Teraz. Tak. No ale widzisz, co on zrobił to z tym fotelem. Co on zrobił? Ale on to poprawia, nie? Nie, cały czas. Proszę się mojego kota tutaj nie trafiać. To był inny kot, który to zrobił. I dla mnie ten kot, jakby to zrobił mój kot. No. Nie wiem, czy bym go lubiła dalej. Naprawdę nie wiem. Mam jakiś taki bardziej zero-jedynkowy. No, takie bardziej zero-jedynkowe podejście do kota. Zgubiłby się. Mógłby się po prostu. Wyszedłby i nie byłby szukany. Nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Ojejciu. No dobrze, dzisiaj intensywny wieczór. Goście z Lublina. I w ogóle. Więcej niż jeden? Nie, jeden. Tak się mówi goście, nie? No gość. Tak. Może będzie fajna fura. Wadkowi mówiłam. No. No chyba, że sprzedał tego. Zobaczymy. No w każdym razie pomyślałam, że może byśmy wolno was jakieś jedzenie przygotowali na powrót. To nie kupimy sobie pizzy, tak jak ostatnio? No i nam szkoda czasu jeszcze za pizzą jeździć. Zresztą to już będzie późno. Aha, no to będzie późno. Racja. Ja to pewnie będę chciała szybko wrócić, nie? Coś wymyślę. Dobrze.
Dzisiaj jakby było sucho, to Range'a umyję, bo wczoraj wjechaliśmy w taką drogę, że on jest normalnie żółty. W takich drogach wy się tam bujacie. Ale u Bartka S na podwórku wyglądał fajnie. No, fajnie wyglądał, tak. Pasował to. Mhm. No. No? Tak. Dobrze. To kogo kończę i... Do następnego. I na raczej pa.